Witajcie kochani, będę drapała z drapki z Bytomia. O, tutaj mam ekstra linie, szczęśliwe linie i krzyżówkę. No to będę zapraszała wszystkich do oglądania po drugiej stronie. No to jestem już po drugiej stronie, mam tutaj te strapeczki w takim fajnym opakowaniu, drapieżniku, poczuj dreszczyk rozwiązywania krzyżówki. Taka tam pierdółka, ale to z Katowic. W każdym razie, no już tutaj taki z Bytomia. Pozdrawiam drapera, który go na pewno znacie, który jest z Bytomia. A ten kto wie, ten wie. No dobrze, no to zabieramy się za drapanko. Obejrzałam Bytom, byłam tam przy kamienicach. Ma to swój fajny klimacik, naprawdę. Także się cieszę, że sobie się przyjechałam sobie się tramwajczykiem do Bytomia. No dobrze, no to będziemy tutaj drapać. Tutaj dwie ostatnie literki zostawiłam. Tutaj dwa ostatnie symbole, a tutaj od A do Z do strapania. Tak samo i tu. I się cieszę, że w tej wersji kolorystycznej będę drapała po raz pierwszy. No dobra, no to zaczniemy może wiedzieć od tej krzyżówki, w której tylko się utworzyło jedno słowo elf. Prawdopodobnie będzie przekrana, ale trudno, liczy się test drapek z Bytomia. Te. No. Naprawdę fajnie, że się udało zobaczyć Bytom. Ostatnia litereczka to K, Bóg, drugie słówko. Tylko zobaczymy, czy ono nam czyni uczyni nam wiosnę zwrotowo, albo i nie. No, nie ma z wiosny. A nie, jest, BB. Coś musiałam przeoczyć. Bóg, mamy, elf. S było? Ja to taka gapa, szok. Na pewno to jest czysto od BB, ale ja wolę wiedzieć, z czego co się bierze, no nie? Tak samo jak te kanapki, no nie, w Burger Kingu, na przykład te kotlet, no nie, w mielone mięso, to niektórzy wiedzą, z czego to jest, no niestety, ale co? Ry, tutaj nie zaczęłam ty. Kurczę. Nie widzę. Dobra, bebe, trzy słote. Ja nie będę tutaj zajmowała wam dużo czasu, że na to szukiwanie się, ale ten, kto widzi, ten... A, echo, no, no, no. Echo, Bóg i elf. Spoczko. No. No to teraz tak na odmiankę, może tak, od A do Z. Szczęśliwe linie. No i dobra, będziemy obczajać, czy będzie Bytom szczęśliwy, czy też nie. Ale jak na razie ze zwrotem. Może jakieś pozostanie echo? Po tej wygranej z Bytomia. Znaczy nie tej, tylko tej, którą wygram. Dobra, się skupiam. Winogronko zaznaczamy, bez zastanowienia się. Tylko same konkrety. Aż fajnie tak jest pogadać, no nie? Ale to też trzeba patrzeć na tę strapkę. Jabłuszka, no nie ma. Albo nie widzę. Dzwoneczek. Dzryń, dzryń jest. I drugi dzryń, dzryń. Dobra. Kolejny. Cytryneczka. Tutaj widzimy. Niby mało tak tych symboli tutaj, ale można przeoczyć. Oj, można. No niestety, a ten, kto nie zna kontrolnych, czy nie zdrabia tych wygranych, żeby wytypować, jak na przykład są różne kontrolne, czy wygląda powyżej tysiące. Jak ktoś tutaj się nie zna i ktoś wyrzuci wygraną, zdrabkę raz, znalazłam w śmietniku wygraną, tak na wierzchu, i to był zwrot. Ale to było w słołkach. Kosteczki, gdzie? No, biedronki. I na takich luciach zarabiają taki, którzy się prawie nic nie orientują. Głównie się tak zarabia na życie. Trefla już zaznaczyłam, przegadałam go też. Garnuszka, no nie ma. Dobra, kolejny symbolik. Kwiatunio. Sakwa jest i nie jedna, druga. Trzech sakwarzy. I coś, ktoś tu jeszcze? No, pod spodem jeszcze i będzie połówka zaliczona. Rzecz jasna, tylko tej zdrabki. Kierzyszcek już zaznaczony. No dobra, słoneczko jest, ale zobaczymy, czy nie jest. To jest najważniejsze. Grusza jest. Na razie gruszki na wierzbie. I na zdrabce pomarańczka.
Bym zjadła, ale i nawet i na zdrabce nie mamy. Krab tutaj, o, i jeszcze to. No to będziemy dalej obczajali. Ananas jest. Kolejny symbol, diament. Truskawa jest oczywiście. Kurczę, śliwki nie było. No, dobra. Pik jest. I jeszcze raz jest. Serduszko. No. I banan. I zobaczymy, czy się linia utworzy, czy też nie. Klucze. Klucze. Ale ja tu żadnej nie widzę. A sprawdzimy po kontrolnych, bo to są te kontrolne. Nicu. Ja się zastanawiam, czy teraz ekstra linie, czy to zrobię, czy jednak to. A dobra, mam smaka na ekstra linie, co tam. Będę się tłumaczyła. Baloniki. Tylko trzeba tutaj większej uwagi, bo tutaj jest większa szansa na przeoczenie. Znaczy się ryzyko. Baloniki tu i gdzieś z rusą. No, ja ich nie widzę. A właśnie, popcorn. Dobra, ale to nie o tym mowa. Strapeczka z numerem 19. No. Popcorn. Poszukajmy więc tego popcorna. Dobra, zaznaczamy popcorn. Jaki by to nie był, kinowy czy nie kinowy. W strapce się nie ma pytania, jaki to popcorn masłowy czy solony. Ja rzecz jasna wolę popcorn, moi drodzy, masłowy. Bo to jest oczy maślany, jeju, co ja wygaduję. Ale kto jak tu co woli, ale słone bym też zjadła, ale jakbym miała do wyboru, to z masłem. Dobra, ptaszunie, ptaszki, ćwir. A, nie reaguje, to zdepkowe ćwiry, nie reagują. Elele. Rower. Jeżeli ktoś nie lubi takich pogaduszek, czy jakichś tam innych czortów, kiedy na przykład rabia, czy powolnie, to bez skrępowania tam przewijajcie, jeśli o takie rzeczy nie obrażam, bo ja głównie drapię też siebie, przy okazji dla was nagrywam i też dla was tu robię ten też odcinek. I takie tam, no to w tym czasie sobie rowerek postrapywałam, no i dalej przechodzę. Tęcza wolności jest tylko jedna. Dobrze. No to co? Kolejne symbole. To. Ostrość. Kurczę, skupiona ostrość. No, księżyców jest kilka. Ale nie przy ziemi. Przy ziemi jest tylko jeden księżyc. Ale niektóre planety mają po kilka, nawet po kilkanaście księżyców, a zdrabka tam ma trzy księżyce. No, to zdrabka z innej kosmicznej planety. Dobra. Wiatraczunio. Jest kilka. Muszę się ochłodzić. Oho, wiatraczunie zaznaczone. Kurczę. Dobra. Arbusik i słoneczko. Szukamy arbuza, jednocześnie słoneczka. Arbuz, słoneczko. Ja tylko widzę jedno słoneczko świecące nad naszą ziemią. Dobrze. Też dwa tutaj symbole. Kwiatuszek, łódź. A tu jeszcze wiatraczek, kurczę. Łódź i kwiatuszek. Jeszcze tutaj kursa piał popcorn, zgubiłam. No nieładnie to tak gubić jedzonko. Kwiatuszki, sojawice. Ale ja łodzi przynajmniej teraz nie widzę, a nie? No teraz dopiero.
No to co? Kolejne dwa odkrywamy bez skrępowania. Korona i cytryna. Cytryn mamy. Cytryneczkę mamy. Korona, cytryna. Tequila, cytryna i sól. Korona, korona. No nie ma korony. Faktycznie nie ma jej. No wiecie o tym dobrze. Widzicie? To widać, słychać i czuć. Czuć ściemę. Serducho. Nie ma. Krab jest. Ja już tutaj widzę kraby. Na razie linia się żadna nie utworzyła, ale ja się tym nie martwię. Na razie trzy słote i fajny test drapek z Bytomia. Dzwon. Kurczę, może faktycznie ma dzwon. No. Sakwa jest. No, gdzieś trzeba powstrzymać te wygrane. Przynajmniej to trzy słote. Kolejny symbol. Diament i klucze. Mi się wydaje, że diamentu nie widziałam, ale klucze są. Diament, klucze, kluczyki. Księżyc. O, jeszcze jeden. To jakaś inna planeta. No dobrze, to sześć, tam siedem symboli jeszcze zostało. Parasolka już tutaj zaznaczam. Tu i tu. Dobra. Gwiazdeczka jest i kilka. Gwiazdunia. Gwiazdeczek tu. Nic już nie ma. Okulary i Biedrona. Okulary. Biedrona tylko tutaj jest. No dobrze. Trzy ostatnie symbole. Piła. Znaczy piłka i kości. Piłka i kości. Klucze jeszcze tutaj. I tu pitaszek. Kości. Jeszcze tutaj klucze. Jeden. Piłeczka i kości. No i widzicie, przeoczałam i widzicie. I naprawiłam swoje. I tu biedrony zaznaczamy. Piłeczka i kość, dobra. Piłeczka i kości. No dobrze, ostatni symbol to leżak. Ja zobaczę, czy on w ogóle daje jakąkolwiek linię. Ale ważne, że przetestowałam też ten kolor. No. Jakie pytanie, był przegrany czy wygrany? No. No i żadnej linii tu nie widzę. Oby. No dobra, przegrana. Dwie ostatnie. Myślę, że teraz krzyżóweczka już po tych liniach nieudanych, większych. F litereczka. F. Kurczę, nie widzę F litery. Jak zauważę, to zaznaczę. Z. Azja. Dobra, kolejny. N. Kolejny N. Zobaczymy, czy będzie. A jest kolejny N. No dobrze, no to dalej. S.
No, status jest bardzo ważny, społeczny. CZZ, tutaj też zaznaczamy. Inny tutaj. Inny. No dobrze. Dalej. Y. Dobrze. K. K. Dobra, dalej przechodzimy. To kolejny dwóch literek. E i U. U. E. U litera. Jest E. U. My. Jeszcze by było fajnie, żeby było S. Tu jest. Dobrze, dalej drapiemy bez zastanawiania się dłuższego. T, o, T, o, o, T, o, T, o. Dobra, dalej. Kolejnego zapytania, jeszcze tutaj kolejnego. My, pierwsze słowo M się utworzyło. My i dy. Dy. Drugie słowo don się utworzyło. Don i emu. Dobra, doradca. Dobra. V literki ja tu nigdzie nie widzę. No i wiecie, ostatnich literek. A, czyli trzecie słowo status. Mamy super. No, krzyżóweczki. Może tam. A jeśli jesteście ciekawi, gdzie dokładnie kupiłam z drabki te, to naprzeciwko dworca PKP w Katowicach. No. Nie pamiętam, jaka to nazwa ulicy, ale że naprzeciwko PKP stacji. Azja. Czwarte słówko. Super, super. I jeszcze trzy ostatnie literki G. Gliceryna. Jeszcze dwie ostatnie. By. By. I ostatnia litera to L. Może być o kolejne słowo. Rymanowa to chyba miejscowość w województwie małopolskim. No to mamy cztery słowa. Azja. Status, emu i don powinny być kontrolne UUU. Wszystko się zgadza. UUU. Czyli wychodzi na to, że dwie zostały wygrane. Nadrobiło je nasz przegrane szczęśliwe linie. Zobaczymy, czy ta nadrobi choć trochę, czy siebie nadrobi i ekstra linie. No to dobra, sprawdzamy. A na razie żadnej linii nie mamy. Księżyc. Ale co ciekawe, te dwie krzyżówki pod żółt są. 91 numer i 90. Czyli krzyżówki są o 3 złote na plusie. Księżyc i ostatni symbol to serducho. Ale my tu serducha nie mamy, zdrabka pusta. OWN. No to podsumowanie jest następujące. Na mój wkład 22 zł. Wygrały dwie zdrabki. Przynajmniej nadrobiły siebie i jedne szczęśliwe linie. Cześć i 3 złote, czyli jest tam na minusie 13 złotych, ale trudno, to jest taka zabawa, takie to jest ryzyko. I jesteśmy pełnoletni ludzie drodzy i. No i testujemy się na ryzyko takiego typu i my takiego typu mamy rozrywkę niż dzieci na placu zabaw, w to my i zdrabki. No dobrze, no to pozdrawiam Bytom serdecznie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się cieplutko kochani, pozdrawiam drapera z Bytomia, to pa pa!